Jednego co powitacie nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz przybyłych gości. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora. Wy, kochani uczniowie, na pewno radujecie się z tego względu, że jest to troszeczkę różniejszy dzień od obowiązku. My, pracownicy, nauczyciele, mamy powody do dumy z sukcesów, które wy osiągacie. Cieszymy się, że w minionym roku udało nam się w znaczny sposób polepszyć naszą bazę do nauki. Życzę Państwu, aby kolejny rok szkolny przyniósł jak najwięcej sukcesów, abyśmy mogli się radować z sukcesów naszych pociech, a zdrowie pozwoliło na realizację marzeń i wykonanie zaplanowanych zadań. Pan Marcin Sikora, parę razy przepraszam. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Chciałem tylko odczytać list podziękowania od starosty. Dołączam się do tych życzeń starosty. Jest również podziękowanie od Rady Gminy Pusk i Wójta Gminy Pusk, oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej imienia Józefa Wierzbickiego w Pokowie. Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto. Święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pragnę podziękować wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości szkoły. Niech każdy dzień będzie wypełniony radością, spokojem, sukcesami zawodowymi oraz wdzięcznością uczniów za pomoc w zrozumieniu świata i całego siebie. Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Bo gdyby nie zaplecze to rodzicielskie i zaplecze pedagogiczne i w ogóle tych wszystkich pracowników, na pewno nie udałoby się panu dyrektorowi tyle zrobić. Więc serdecznie to, co żeście już zrobili, to serdecznie gratuluję. Gratuluję wam wysokich wyników w nauce, osiągnięć sportowych, w różnych konkursach. Naprawdę szkoła w Połkowie ma, bo nadal troszeczkę działa w Związku Nauczycielstwa Polskiego, więc wiem, że nie tylko my, ale poza Połkowem wiedzą, że szkoła ta ma bardzo, bardzo dobrą opinię. Więc życzę wam z całego serca, żeby było tak dalej. Zanim przejdziemy do części artystycznej, poproszę wszystkich o powstanie. Całość baczność. Proszę delegację klasy drugiej o wręczenie wywiadów pod tablicą patronów. Spocznij. Oto jest scena, a na tej scenie będzie za chwilę przedstawienie. Niech się publiczne uspokoi i usiądzie na się. Kto nie chce siedzieć, niech postawi, wszyscy gotowi. Czas zaczynać. Niechaj odsłoni się kurtyna. Dziś jest środa, dzień poprzedni, ale milszy niż niedziela. No bo dzisiaj mamy przecież Dzień Nauczyciela! Bo kalendarz obliczony liczy sobie 365 dni. Rok w szkole jest z pewnością krótszy niż rok kalendarzowy. Ale jeszcze nigdy na świecie nie obliczono dokładnie, jak liczymy w swoje miejsce. W tej sprawie są dwa stanowiska. Nauczyciele wiedzą, że rok szkolny jest za krótki, bo nie mieści się w nim program nauczania. Jasne świeci szkolne.